Cześć kochani, z tej strony Aga Dim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj tutorial do makijażu, o który bardzo prosiliście mnie na Instagramie. Tutaj wrzucam Wam zdjęcie. Jest to mój jeden z ulubionych makijaży, który robię automatycznie, kiedy nie wiem jak się pomalować, a chcę wyglądać kobieco. Do wykonania tego makijażu użyłam mojej palety Kwitnąca Wiśnia, która teraz razem z innymi moimi paletami jest na promocji w Glam Shopie -15%. Takich promocji już chyba w tym roku nie będzie, więc jeżeli macie ochotę kupić, to teraz jest najlepsza okazja. Kwitnąca Wiśnia będzie dzisiaj w akcji w filmie, a wczoraj dodałam na mojego Instagrama wieczorowy, rokowy look herbacianą różą, więc jeżeli wolicie takie brązowo-złote tony, to herbaciana róża będzie tutaj idealna. Mam nadzieję, że się zainspirujecie, a dzisiaj jedziemy z Kwitnącą Wiśnią. Zapraszam na odcinek. I będziemy dzisiaj używać oczywiście Kwitnącej Wiśni. Zacznę od cielistego cienia, którym utrwalę sobie przestrzeń ponad załamaniem, pod łukiem brwiowym. I zaczynam od zwiniętego pąka w zewnętrznym kąciku. Odrobiną cienia na puchatym pędzlu od razu rozcieram sobie granicę, żeby tu było miękko. Na miotełkę nabieram rumieńca wiosny, żeby ocieplić sobie załamanie powieki. Wracam do zwiniętego pąka, pogłębiam sobie załamanie. Kora wiśniowa w samym zewnętrznym kąciku, żeby przyciemnić sobie zewnętrzną część oka. Na bieżąco wszystko rozcieram, żeby nie było żadnych ostrych przejść. Delikatność natury na palec i aplikuję na całą powiekę ruchomą. Zobaczcie, jak on pięknie błyszczy i od razu z palca bez żadnej bazy się aplikuje. To jest jeden z moich ulubionych cieni, właśnie do takiego makijażu, kiedy nie wiecie, co zrobić, nie wiecie, co nałożyć. Delikatność natury robi tutaj ogromną robotę. W wewnętrznym kąciku zacieram sobie pędzelkiem, bo tutaj palec jest za duży i zawsze mi się niszczy ten efekt, kiedy nakładam paluchem w samym środku, bo jest to nieprecyzyjne wtedy. Dobra kochani, i teraz, żeby wzmocnić efekt błysku na powiece ruchomej, nakładam odrobinę glitter primera na sam środek i na środku nałożę odrobinkę pośród lampionów, czyli turbo pigmentu. I zobaczcie, on od razu dał tutaj efekt tafli. Przepięknie to błyszczy. Dobra, teraz wewnętrzny kącik rozświetlam matowym śnieżnym płatkiem. I to daje taki piękny efekt otwartego oka bez błysku w środku, bo kiedy błysk macie na środku, to fajnie zrobić wewnętrzny kącik w macie, ale żeby nadal ta jasność się wybijała, bo wtedy fajnie rozświetlicie sobie spojrzenie i otworzycie optycznie oko, więc ten jasny, matowy, śnieżny płatek się tutaj zachowuje idealnie, bo on ma bardzo fajne krycie, można go budować, jest jaśniutki, więc nawet na bladziochach będzie widoczny. Dobra, od razu przeciągam śnieżnego płatka na dół, żeby tutaj rozświetlić cały wewnętrzny kącik. Okej,
odrobinka kwitnącego różu tutaj powyżej załamania, żeby dodać tutaj odrobinę koloru, żeby było bardziej letnio. Dobra. Na powiece dolnej powielę to, co było u góry, czyli zwinięty pąk od zewnętrznego kącika, praktycznie po całej długości. Odrobinka śnieżnego płatka, żeby wyczyścić sobie tutaj przestrzeń pod cieniowaniem. Jego mała ilość jest półtransparentna, a większa ilość daje super mocne krycie jak w wewnętrznym kąciku, więc możecie używać go jako czyścik i jako coś do rozświetlania. Odrobinę kory wiśniowej, czyli najciemniejszego cienia w samym zewnętrznym kąciku, żeby tutaj było intensywniej. Na koniec odrobinka glitter primera, małym pędzelkiem tutaj na przestrzeń między wewnętrznym kącikiem a brązem. Na zdjęciu miałam jeszcze brązową linię wodną, ale dzisiaj nie będę tego robić, chcę, żeby ten makijaż był delikatniejszy. I na tę przestrzeń między cieniami nakładam wodne odbicie. Dopracowuję śnieżnym płatkiem, żeby zrobić przejście. Cieniowanie mamy skończone, przejdę sobie do brwi. Kolejna rzecz z Glam Shopu, bez której nie wyobrażam sobie makijażu, to kredka do brwi numer 2. Przepięknie precyzyjna, idealna, jeżeli chodzi o twardość. No bardzo lubię. Jest to moja ulubiona kredka do brwi ze wszystkich, jakie mam. I kiedy wybieram właśnie kredkę, to zawsze sięgam po Glam Shopową, więc teraz w promocji bardzo opłaca się ją wypróbować, jeżeli jeszcze jej nie znacie. Tuszuję rzęsy moim ulubionym aktualnie tuszem z Benefitu magnetycznym. Bardzo Wam go polecam. Pojawił się w moich ulubieńcach od pierwszego wejrzenia, od pierwszego użycia. Na ten film też Was zapraszam. Jest tam 5 perełek, które sprawdziły mi się od pierwszego użycia. Zakochałam się w nich i od tego czasu nie potrafię się z nimi rozstać. Dokleiłam sztuczne rzęsy, które macie podlinkowane w opisie i oczywiście ostatnim krokiem będą usta, moje ulubione połączenie, czyli konturówka z mojej kolekcji Kwitnąca Wiśnia i pomadka Tokio w kolorze takiego pięknego, zgaszonego różu, lepszego odcienia moich ust. To jest moja ulubiona pomadka, noszę ją non-stop, zawsze dostaję od Was pytania, co to za kolor, więc jest to moja pomadka z mojej kolekcji. Teraz możecie kupić ją 20% taniej, więc jeżeli macie ochotę, no to teraz się opłaca w szczególności. I tak, jeżeli lubicie u siebie cieplejsze nudziaki, to polecam Wam Osakę, a jeżeli chcecie coś bardziej intensywnego na lato, to Kyoto jest intensywniejszym różem. Swatche tych pomadek możecie zobaczyć na moim Instagramie. I ja po nałożeniu lubię sobie jeszcze odbić nadmiar o chusteczkę, wtedy pomadka robi się troszeczkę bardziej matowa i jest trwalsza. Tak się to prezentuje. Na koniec spryskam sobie twarz fikserem z Glam Shopu. Bardzo go polubiłam za to, że on ma super delikatny psikacz. Dosłownie jak taka mgiełka do ciała, w ogóle nie czujecie kropelek, wszystko się rozprowadza równomiernie. Pięknie utrwala makijaż, scala go w jedną całość i co najważniejsze zbiera pudrowość, więc jeżeli lubicie naturalny efekt na skórze, to ta mgiełka będzie idealna. I tak, kochani, prezentuje się gotowy makijaż, jest to mój go-to, kiedy nie wiem jak się pomalować właśnie w kolorach brudnego różu, brązów. Jeżeli macie ochotę odtworzyć ten makijaż, to oznaczajcie mnie na Instagramie, jeżeli będziecie dodawać zdjęcia. Bardzo dziękuję za oglądanie, życzę Wam udanych zakupów na promocji w Glam Shopie. Promocja trwa do 17, to jest bodajże czwartek, więc jeszcze macie chwilę, żeby zrobić zakupy. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!